Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Gosiu. Dzisiaj przedstawiam wam Gosię Dobie-Sturulską, która ma tyle tytułów, że spróbuję je zawęzić. Jest prezeską Industrii Polska, ale też dyrektorką, i to jest zawsze dla mnie szok, i za każdym razem przeżywam ten szok, największej fabryki mebli na świecie, IKEA. Zarządza olbrzymią produkcją. Pewno jeszcze kilka rzeczy cię podpytam, ale dzień dobry, Gosiu, dziękuję bardzo, że przyjęłaś nasze zaproszenie. I mam nadzieję, że masz kawę. Ja swoją kawę mam, nawet w kolorze twojej marynarki, więc się tutaj synchronizujemy. Gosia, tak żebyśmy też poczuli właśnie wielkość tej fabryki, to ile tam jest ludzi? Za jaką ilość osób masz odpowiedzialność w IKEA? Witam jeszcze raz wszystkich serdecznie. Więc tak, zaczynając od fabryki, za którą bezpośrednio jestem odpowiedzialna, to jest około 3500-3600 w zależności od okresu, aktualnie 3500 osób. Dodatkowo od niedawna jestem manufacturing area managerem, odpowiedzialny właśnie za Zbłoszynek i za fabrykę w Orli. Tam jest 250 osób, a cała Industria Polska ma około 9000 osób. To olbrzymia liczba osób i olbrzymia odpowiedzialność. Ja tylko dodam, że nasze drogi się skrzyżowały wiele lat temu w IKEA Retail, gdzie robiłam różne hot klocki i Gosia mnie pamiętała, i ta pamięć, rzeczywiście masz dobrą pamięć, bo później trafiłaś do nas z konkretną rzeczą, ale o tym za chwilę. Ja rozumiem też, Gosia, żeby jeszcze chwilę o tobie, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe, że z retaila do produkcji, jak to się stało? Jakie twoje kompetencje sprawiły, że stałaś się prezeską największej fabryki mebli? Tak naprawdę jeszcze cofnę się chwilę wcześniej, dlatego że przed retailem byłam również w industrii, w tej części IKEA, tylko w innym miejscu. I w związku z tym, że większość czasu w sumie w ramach IKEA Industry spędziłam w supply chain, więc miałam ten kontakt z klientem od strony łańcucha właśnie supply chain. No, takim było moim marzeniem, żeby być bliżej tego klienta i tak się też pojawiłam w IKEA Retail. No, ale jednak później pojawiła się taka możliwość, taka opcja, aby znów wrócić do industry. Ja lubię fabrykę. Ja po prostu lubię te procesy, a szczególnie w tak dużym obszarze, to ten proces jest i szeroki, i długi, i skomplikowany, kompleksowy. I chyba dlatego, a wracając do kompetencji, na pewno nie jestem specjalistą od produkcji i nie ustawię maszyny ani nie wyprodukuję mebla, ale myślę, że to, co jest moją taką wartością dodaną, poza już długim doświadczeniem Wika, to chyba też umiejętność zadawania pytań, słuchanie ludzi i dzięki temu o tym procesie mogę dość dużo powiedzieć. Okej, okay. Czyli dużo rozmów za tobą i przed tobą. Oj, tak. A co jest takim twoim zdaniem największym wyzwaniem na tym stanowisku? Bo na tym stanowisku w Zbąszynku jesteś już jaki czas, jak długo? Na tym stanowisku 2 lata. Okej. Okay. I co jest największym wyzwaniem przez te 2 lata, jak teraz sięgniesz pamięcią, to co jest jak ty jako liderka i twoje największe wyzwania? Chyba takim największym wyzwaniem, z którym się zmierzyłam na początku, to jest ta kompleksowość, ale zaczynając właśnie od tej wielkości, nawet przejście tych wszystkich fabryk, tym bardziej, że nie wszystko jest w jednej lokalizacji. Jedna fabryka jest oddalona 15 kilometrów, fabryka płyty od niedawna, za którą też jestem odpowiedzialna, jest na Podlasiu, więc jakby ta kompleksowość i zrozumienie tego procesu, co jest jak zależne, tym bardziej, że tutaj mamy w tej lokalizacji Zmąszynek kilka fabryk. To było chyba i może już nie jest, ale było najtrudniejsze. Zrozumienie tej kompleksowości i przy tak dużej ilości grupie ludzi też jakby zrozumienie logiki, zrozumienie, co stało za tymi decyzjami, bo łatwo się ocenia decyzje z poziomu biało-czarne, tak, nie, ale też, żeby zrozumieć, co stało za tą decyzją, dlaczego tak, a nie inaczej. Także z jednej strony wyzwania, a z drugiej strony naprawdę ogromna taka ciekawość i możliwość poznawania też, tak brzydko to nazwę, procesów myślowych, jaka jest logika w tej organizacji, czyli zrozumienie kultury organizacyjnej danej lokalizacji.
Okej. Okay. No ja też jakby jak cię znam, to też muszę potwierdzić, że masz niesamowitą w sobie energię i to widać, że tę energię ciągniesz innych, ale też tą ciekawość. I ta ciekawość nas prowadziła do tego, że coś razem zrobiliśmy. I właśnie moje kolejne pytanie, już przechodząc do kreatywności, bo to obiecaliśmy naszym tutaj słuchaczom. No bo kreatywność też, żeby to uspójnić, definiujemy sobie jako zdolność do tworzenia rzeczy nowych i wartościowych. No i jak tak definiujemy kreatywność, no to jest potrzebna każdemu i każdy ją ma. Ale z jakiegoś powodu przyszłaś do mnie jakiś czas temu, co było dla niektórych zdziwieniem, bo po co IKEA Industry jest kreatywność? I jak mogłabyś powiedzieć, co takiego było, że przyszłaś do Concordii po kreatywność? Zacznę od faktów i od takich bardzo konkretnych rzeczy, jakby pomijając tą energię, którą pamiętam z retailu, jak to narzędzie design thinking zaraziło zespół, który pracował z zadaniem. Ale u nas w momencie, kiedy się tutaj pojawiłam, oczywiście jak w każdej firmie produkcyjnej szukamy optymalizacji, oszczędności, co można poprawić. I mieliśmy jeden proces związany z poszukiwaniem oszczędności materiałowych. Ale nie w kategoriach, jakby co zrobić tylko i wyłącznie, jak zrobić cieńszą płytę, węższą i tak dalej, ale jakby żeby szerzej, spojrzeć na to szerzej, i wydawało się, że naprawdę wiele już zostało zrobione, i miałam takie poczucie, że gdzieś utknęliśmy. Fajne rzeczy się działy, dużo działań było, ale ja potrzebowałam na tamten moment zrobić różnicę, i stąd też przypomniało mi się właśnie to narzędzie, które właśnie mobilizuje do tego i otwiera to myślenie na rzeczy, o których może wcześniej się nawet nie pomyślało. Więc jakby główny powód to było znalezienie, otworzenie siebie na nowe pomysły, o których może nie pomyśleliśmy, albo nawet pomyśleliśmy, ale nie do końca je zgłębiliśmy. Także potrzeba oszczędności. Po to, żeby dla klienta ostatecznie ten produkt, który kupujemy w sklepie, był w jak najlepszej i atrakcyjnej cenie przy dobrej jakości. Właśnie to było, pamiętam to słowo, które się przewijało na początku cały czas, czyli kreatywność versus optymalizacja. I to zderzenie, moim zdaniem, tych dwóch obszarów było bardzo ciekawe. Ale powiedz mi tak szczerze też, jak został przyjęty ten nowy sposób pracy? Bo myśmy też wtedy uknuły, że zrobimy zespoły interdyscyplinarne, tam był jakiś zespół, który sobie działał już w tym i nagle tutaj 2 dni sprintu, interdyscyplinarne zespoły, w tych zespołach osoby, które wcześniej się nie zajmowały tą optymalizacją. Jak to zostało przyjęte? No, tak jak jak powiedziałaś, to było duże zaskoczenie, bo to było zupełnie coś nowego, więc było bardzo dużo pytań. Ja teraz tak sobie myślę z perspektywy czasu, dziękuję za zaufanie w ogóle tego zespołu, że w ogóle się podjęli i dołączyli. Tam były część tych osób nigdy się nie spotkała, nie znali się, nie znali, byli z obszarów zupełnie niezależnych, gdzie nawet na poziomie procesów się nie łączą. I to, bo to też jest idea tego design thinking, żeby połączyć osoby niekoniecznie związane z tematem, o którym rozmawiamy. Także to było duże zaskoczenie i w ogóle, jakby może po co to robimy? To było wiadomo, ale czemu taką metodą, o co chodzi? I teraz sobie przypominam, jak pojawiłam się wieczorem na kolacji po pierwszym dniu i weszłam do restauracji i miałam wrażenie, że mam wyjść, bo były miny. Później się okazało, że to było po prostu zmęczenie, ale się zastanawiałam, czy aby na pewno dobrze zrobiliśmy. No a drugi dzień to już było, to na koniec dnia to podsumowanie, super energia, co najważniejsze, mnóstwo pomysłów i takie chyba też docenienie tej pracy wspólnej. I poza tym narzędziem, które jest no, dla mnie fantastyczne, nawet przygotowując kawę, teraz spotkałam dwie osoby, które chyba słuchają nas teraz i powiedziały, Pozdrawiamy. tak, pozdrawiamy. I wróciłam do tego, jak wspominacie to design thinking, i był komentarz, jedno z lepszych narzędzi. Więc to też mi jakby uzmysłowiło, jak fajnie też pokazuje to narzędzie, jak ważna jest i wartościowa praca w ramach różnorodności, czyli z punktu widzenia tego, czym się zajmujemy, z jakich obszarów jesteśmy. Tam był po prostu kalejdoskop płci, wieku, doświadczenia,
Super, naprawdę bardzo, bardzo dobry, intensywny czas, a najważniejsze, że właśnie skończył się konkretami. Pomimo, że pierwszy dzień był taki... Tak, to może ja tylko tak przybliżę, że taki sprint oparty o design thinking, właśnie tak jak Gosia mówi, on się dzieje przez 2 dni i te 2 dni są niezwykle intensywne, ale to ja już wiem po latach, że ten pierwszy dzień zawsze wszyscy kończą z dużym zmęczeniem i z dużym takim, że to chyba się jednak nie uda i powątpieniem i ta energia jakby spada, więc ja już teraz ufam procesowi i wiem, że następny dzień będzie inny i rzeczywiście też tak było. Ja byłam pod wrażeniem, bo myśmy pracowali wtedy z Edytą Paul i z 40 osób z IKEA i stworzyliśmy na koniec naprawdę super pomysły. Z tej wielości też umieliśmy wybrać. I jak to skonkretyzowaliśmy i wy przyszliście tylko na tą prezentację, to też było takie miód na serce, jak zarząd to odebrał. Też widziałam w niektórych oczach w ogóle zwątpienie, jak to możliwe, że przez 2 dni powstały takie konkretne pomysły i niektóre naprawdę w punkt, miałam wrażenie, bo one z jednej strony, tak jak powiedziałaś, były o optymalizacji, ale też cały czas był gdzieś z tyłu głowy ten klient i jakość, nie? Więc to też tak zapamiętałam. Okej. Czy ty teraz z perspektywy, bo jeszcze w międzyczasie robiliśmy drugi sprint i tam już zaprosiliśmy gości ze Szwecji. I to też było ciekawe doświadczenie, bo oni przyszli z gotowymi pomysłami na sprint, takimi, jak ja to nazywam, zawsze tymi ukochanymi pomysłami, które się trzymali, a później widziałam, jak powoli puszczają i udało się na koniec stworzyć coś naprawdę super. Ale jakie ty, Gosia, jeszcze widzisz korzyści? Bo już trochę powiedzieliśmy sobie, ja bym chciała zebrać z takiego design sprintu i z takiego poruszenia kreatywności zupełnie w nieoczywisty sposób, też w zakładzie produkcyjnym. Jakbyśmy mieli sobie wyprodukować, nie? Przede wszystkim oczywiście dostarczamy konkretne rozwiązania, czyli w zależności od tego, jakie jest zadanie, czy to jest nowy produkt, czy to jest właśnie jak w naszym przypadku była ta szukanie optymalizacji i oszczędności, czy w tym przypadku właśnie tego projektu, gdzie zaprosiliśmy również osoby ze Szwecji, jakby utwierdzenie się albo nie, czy ten kierunek, który do tej pory obraliśmy, był prawidłowy, czyli tutaj mówimy o takich konkretach bardzo wymiernych rzeczach. Kolejnym elementem właśnie wspomnianym przeze mnie to jest ta praca taka w zespołach nieoczywistych, czyli poznawanie siebie, budowanie też jakby współpracy, zrozumienie, że no nie zawsze pracujemy tylko i wyłącznie, jakby praca w zespołach takich typowo specjalistycznych daje tą najlepszą wartość, że warto też posłuchać innego punktu widzenia, czy chociażby pytań, które mogą się pojawić od osób zupełnie niezwiązanych z tematem, więc jakby poznawanie siebie nawzajem i budowanie takiej kultury organizacyjnej, teamworku, co jest jakby takim elementem bardzo istotnym w IKEA. Zrozumienie przy okazji wartości tej różnorodności, bo niejednokrotnie różnorodność kojarzymy tylko z płcią, a to jest bardzo, bardzo szeroki temat, więc tutaj i tych właśnie docenienie tych, którzy dopiero zaczynają i nie mają żadnego doświadczenia z tymi, którzy już są seniorami. I na koniec, a może powinnam powiedzieć na początek, fun. To jest taka fajna zabawa, nawet jeśli na koniec tego pierwszego dnia jest naprawdę ogromne zmęczenie, ale to jest mnóstwo śmiechu, mnóstwo zabawy, naprawdę dobry czas razem. Okej, okay, super. A czy widzisz tak też szczerze jakieś zagrożenia? No bo teraz już jakiś czas minął, ty widzisz, jak te efekty pracy przekładają się na wasze projekty takie na co dzień i czy też ty widzisz jakieś zagrożenia w tej metodzie? Sama metoda nie, ale to, co się dzieje, czyli jak jest ten zespół dobrany, tak, żeby nie było zbyt dużo specjalistów, czy związanych z tematem i niezwiązanych, no ale to już jakby są eksperci od tego, żeby pilnowali, żeby odpowiednio był zespół dobrany. No i follow-upy, tak, czyli później co się z tym dzieje, bo bardzo łatwo myśleć, że tu jest duże zagrożenie. Można jakby zachłysnąć się tą wspaniałością tego narzędzia, bo jest fajnie, fajny czas, super zabawa. Jeżeli na tym się skończy, to oczywiście zostanie ten element, bo się poznaliśmy, czyli coś zostanie, ale niekoniecznie to, co, na czym nam bardziej zależało. Także jakby zadbanie o to, żeby był follow-up tematu. Ja też pod
podkreślę, to chciałam pochwalić, bo widzę, że nas słuchają też osoby pracujące w IKEA i te, które były pewno na warsztacie, że ja byłam pod wrażeniem tej końcówki, bo na koniec jest jednak tak, że jak już robimy ten prototyp i te prototypy były genialne z zabawek, z tektury i z wszystkiego, co tam, do czego mieliśmy dostęp, to później już zespołowi nie starcza czasu, żeby wypełnić taką kartę projektu, którą sobie zawsze razem projektujemy. A w IKEA te karty projektu były tak wypisane wszystkie, czytelnie, dokładnie, że ja dawno nie widziałam, później często mówiłam, że super, bo gdyby nam się udało doprowadzić do takich kart jak w IKEA. Więc tutaj pozdrawiam wszystkich, którzy wypełniali te karty. Bo to ja było tylko dodam, że niektóre projekty ciągniemy do dzisiaj, bo to były projekty, które były tak z kategorii, tak mówiąc po polsku, low hanging fruit do wdrożenia na tu i teraz, ale też takie długoterminowe i jeszcze jest kilka projektów zaparkowanych. Także. Super, cieszę się bardzo. Wracając do tej kreatywności, Gosia, to jakby ja wychodzę z założenia i zawsze mówię wszędzie o tym, że z tą kreatywnością się rodzimy, ale później ona jest w nas zabijana przez szkołę, którą dobrze znamy. I teraz pozdrawiam wszystkich ze szkoły, bo to nie ich wina, tylko systemu, ale jednak ta kreatywność jest zabijana i trzeba o nią dbać i trochę ją tam co chwilę dokopywać się do tych pokładów, które mamy. Jak ty sama dbasz o tą swoją kreatywność? Jakbyś mogła się podzielić też takimi tipami? Numer jeden to są po prostu ludzie i rozmowy i właśnie ta ciekawość w poznawaniu ludzi wszędzie, gdzie tylko to możliwe i doświadczanie i myślę, że sam fakt, że w ostatnim 5 latach tak 2 razy zmieniliśmy miejsce zamieszkania, co też jakby wiąże się z tym, że przy okazji ma się inne otoczenie, innych nowych sąsiadów, tak. Oczywiście miejsce pracy, czyli tu, gdzie jestem i z kim pracuję, to też jest bardzo takie pobudzające i dla mnie może nie wymuszające, bo ja to lubię, ale pewnie niejednokrotnie też wymuszające, że muszę się odnieść do zupełnie nowych realiów, o których nie myślałam i nie pomyślałam, że w ogóle tak można pomyśleć. Więc to jest taki element jakby szukania różnych grup ludzi i bycia ciekawym. Ale to, co ja bardzo dużo czytam, ja czytam kilka książek, nie tylko książek, słucham. Tak, ja zauważyłam, bo zawsze jak wrzucam jakąś książkę, to ty reagujesz natychmiast, tak jak ostatnio o czarownicach. Tak, leży. Tak, że mam bardzo dużo w kolejce, dlatego też czytam wiele jednocześnie, ale też i słucham i to z różnych kategorii rozwojowych i właśnie zaczęłam czytać ostatnio książkę polecaną przez Olgę Tokarczuk, Trąbka do słuchania, więc jestem ciekawa, bardziej robię to ze względu na Olgę. I też bardzo dużo mam takich książek, do których wracam z kategorii rozwoju, po to, żeby szukać inspiracji, ale też takiego swojego punktu odniesienia, a co ja o tym myślę. I bardzo lubię jazdę samochodem sama. O, tak. Nie, właśnie często robię tak, oczywiście słucham, ale też wyłapuję momenty, kiedy chcę być sama i po prostu mam tą przestrzeń taką, i wtedy mam dużo, podobnie się zachowuję jak biegam, czyli takie oczyszczenie umysłu i pozbieranie tych różnych rzeczy. Ja tylko przytoczę, w związku z tym, że właśnie bardzo dużo pomysłów przychodzi mi do głowy albo w trakcie biegania, albo na koniec biegu, albo w trakcie jazdy samochodem. I pamiętam jeden z moich współpracowników z mojego zespołu wiele lat temu powiedział, nie, ona znowu skądś wraca, znowu coś wymyśli. Więc jakby pewnie już to też było zauważalne, ale chyba jestem, znaczy nie chyba, na pewno jestem dość świadomą osobą siebie i jakby ja wyłapuję ten moment, kiedy ja potrzebuję tej przestrzeni w tym pędzie moim i to, co wspomniałaś, ja wiem, że mam dużo energii, ale łapię ten moment, kiedy potrzebuję wyczyścić się. Okej, okay. Pięknie to powiedziałaś, bo ostatnio słuchałam też podcastu Asi Podgórskiej o mindfulness i ona też właśnie mówiła o tym, że żeby tą kreatywność uwolnić, to trzeba dać tą przestrzeń. I ty dajesz sobie tą przestrzeń przez bieganie i samochód i wtedy czujesz, że te pomysły przychodzą. Tak, to ja mogę pozwolić im wejść. Okej, okay. Gosia, już powiedziałaś o jednej książce, a czy jeszcze są jakieś polecajki, coś, co ostatnio słuchałaś, czytałaś, co tak ci wpadło do głowy i tak szczególnie byś chciała naszym słuchaczom
Ja mam z taką grupą, zostałam zaproszona do grupy dziewczyn, które, gdzie nawzajem sobie polecamy i może podzielę się tym, czym co ostatnio poleciłam, bo bardzo mnie ruszyło. I to są dwa tematy. Jeden to jest książka Chłopki, ostatnio dość głośno o niej, bardzo mnie ruszyła, bardzo trudna książka, ale polecam nie tylko kobietom, ale generalnie Polakom, żeby zrozumieć też nasze korzenie i jak, dlaczego pewne zjawiska, które u nas się dzieją, są takie, a nie inne. Także naprawdę polecam. A druga to Odkrycie Marii Curie Skłodowskiej i książka, którą napisała jej córka. Znaczy, dla mnie to jest w ogóle nie ta Maria Curie, którą znam ze szkoły. Fantastyczna kobieta. Także tutaj akurat audiobooka słuchałam i wciągałam, nie mogłam się doczekać, kiedy skończę. Także z ostatnich takich polecam. Tytuł to jest, bo ja tej ostatniej słyszałam, ale jeszcze nie miałam okazji. Tytuł chyba tego podcastu, tego audiobooka jest po prostu chyba Maria Curie Skłodowska. Okej, okay, super. Dzięki wielkie. Dzięki. Chłopki też żółta. Czyli żółte okładki dzisiaj Gosia nam poleciła. Słuchajcie, to jest ten moment, że możemy jeszcze kilka pytań, więc jeżeli macie, bo tutaj pozdrawiają cię, chyba mąż, patrząc na nazwisko. Jeśli to ma, tak. Ale jakby ktoś miał pytanie do Gosi, to jest ten moment, zachęcam do tego, żeby też zadać jakieś pytanie, skoro możemy, bo Gosia za chwilę pobiegnie, zresztą jesteś w fabryce dzisiaj, prawda? Jesteś tak, w mążynku. Więc zaraz pobiegnie do swoich spraw, więc zachęcam do tego, żeby ktoś, jeżeli oczywiście chcecie zadać pytanie, to ja widzę na czacie i czekam, może się ktoś zreflektuje i nie widzę, nie chcą cię pytać, wiesz, wszystko powiedziałaś. Ale zapraszam do kontaktu, także chętnie odpowiem. Okej. Wszyscy serduszka tutaj posyłają. Zdzisia Kowalkowska i Renata Śmierzchalska. Więc pewno tobie to coś mówi. Ja nie znam nazwiska, ale pozdrawiam serdecznie. Także pozdrawiamy. Jeżeli nie ma pytań, to słuchaj, mamy już 22 minuty za sobą, więc bardzo ci dziękuję, Gosia, za to spotkanie. I do zobaczenia w takim razie. Dziękuję i do zobaczenia na kolejnym. Tak. O, czekaj. Słuchaj, mamy pytanie. Edyta uratowała tutaj Kuczkowska. Jak jest z kreatywnością w tematach, które nie są dla ciebie atrakcyjne? A to jest fajne pytanie. Czyli wiesz, temat nie jest atrakcyjny zupełnie, a ty musisz coś wymyślić. Jak to jest wtedy? Wiesz, to Edyta chyba dotknęła. Jakby to jest punkt pytanie, bo wtedy po prostu jest łatwiej. Bo ja osobiście nie mam, myślę, że nie mam problemu z kreatywnością, tam gdzie czuję ten taki przepływ i że mnie niesie, a w momencie kiedy, i stąd też poszukuję właśnie to design thinking, gdzie są takie tematy, niekoniecznie dotykamy tematów, które na co dzień na przykład w nich nie uczestniczę, więc to jak najbardziej pomaga. I oczywiście tych narzędzi jest bardzo dużo. Tutaj jakby wspomniane design thinking, ale też ja korzystałam z różnych i one pokazują, że jakby jak wychodzimy, to jest takie złagodzenie wyjścia ze strefy komfortu. Tak bym to określiła, a jeśli właśnie do tego dołożymy ten fun i taką fajną zabawę, znaczy nie chciałabym tego sprowadzać do zabawy dzieci, ale ten fun, taką lekkość w tworzeniu tych nowych rzeczy przy okazji tej kreatywności, to myślę, że to jest jak najbardziej polecam. Okej, okay, czyli temat, naprawdę słyszę, Gosia, że temat nie ma znaczenia dla ciebie. Nie. To jeszcze jedno pytanie, bo mamy myślę, że ostatnie, ale też często zadawane mi, więc cieszę się, że to ty musisz odpowiedzieć. Jak przekonać zarząd do kreatywnych pomysłów? Ty jesteś w zarządzie, więc... To, co przyszło mi pierwsze słowo, po prostu to robić. I oczywiście pokazywać, wszystko zależy od kultury organizacyjnej i od tego, jak organizacja przyjmuje, jaki to jest zarząd. Myślę, że to, co bym, mnie nie trzeba przekonywać, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że mogą być takie trudności. Ja po prostu to robię w takich sytuacjach, to po prostu przedstawiam konkret, mówię, co chcę osiągnąć, jakimi metodami to robię. Może to brzmi bardzo prosto,
ale czasami właśnie pokazanie faktów i pokazanie konkretów, a nie z poziomu właśnie kreatywnego jakiejś wizji, do niektórych to może no, nie być zbyt przekonujące. Mhm. Szczególnie jeżeli mówimy o zarządzie, który jest bardzo taki policzalny. Policzalny. Więc konkretnie, co chcemy osiągnąć, a metodę zostawić. Mhm, tak, ja myślę też, że dobrać. Dokładnie podpisuję się pod tym, co powiedziałaś, że tam warto wymieniać konkretne korzyści i efekty, że z tej zabawy i fanu na koniec mamy konkretny projekt do wdrożenia, który, tak jak razem powiedziałyśmy na początku, związany jest bardzo mocno z optymalizacją też. Ale też to, co nie powiedziałam, a co mnie zachwyciło w tych pomysłach, to jest to, że też twoi pracownicy, osoby pracujące w IKEA myślały też o zrównoważonym rozwoju, projektując te rozwiązania i to było takie naturalne, w ogóle nie musieliśmy o tym mówić, więc to było super. No bo to jest gdzieś w naszym DNA, więc tak. Bardziej cieszę, że rzeczywiście tak jest. Okej, okay. I zobacz, jeszcze Anita, to już naprawdę ostatnie, już więcej nie przyjmujemy pytań, bo też myślę ciekawe, czy jak otwierasz ludzi na nowe, jaki masz złoty środek, bo na pewno tak też Małgorzata było z tym naszym warsztatem, że ten początek, jak powiedziałaś im, że dwa dni mają siedzieć i warsztatować, ja myślę, że tam niektóre miny, zresztą widziałam to na samym początku, ja mam taki test, muszę ci zdradzić, że stawiam na stole te skrzynki swoje z zabawkami, lizakami i tak dalej i pamiętam ten pierwszy moment i nikt do tych skrzynek nie sięgał u was. I ja byłam przerażona, jak już później każdy kolejny, jak już później poprosiłam je o nową dostawę Chupa Chupsów, to stwierdziłam, że jest dobrze, ale ten początek widziałam, nie był łatwy. Więc jak ty ich otwierasz, jak ich przekonałaś, żeby oni w ogóle te dwa dni dali, bo to jest bardzo trudne. To nie trzeba byłoby ich przekonać, ja może powiem, jak ja to zrobię. Ja po prostu powiedziałam, że to robimy. Powiedziałam, zaprosiłam ciebie, żebyś opowiedziała w ogóle, o czym to jest. Powiedziałam, jakie mam oczekiwania i dlaczego to robię. Jakby zaczęliśmy od tego, że jeszcze zanim wymyśliłam, że to ma być ta metoda, to właśnie na naszym menedżmencie podzieliłam się tym, że widzę potrzebę, że musimy poszukać czegoś, żeby zrobić tutaj różnicę, że utknęliśmy. Więc zaczęliśmy od potrzeby, czy ja zaczęłam od potrzeby, a później do tego dobrałam narzędzie, które akurat znałam. Więc tutaj znów pewnie jakiś element zaufania, nawet jeśli może gdzieś właśnie było i niezadowolenie i takie no, trochę wykonanie polecenia. Mam nadzieję, że tak nie było, ale tak to można odebrać. I później chyba ważniejsze było to właśnie zebranie tych informacji zwrotnych, co to nam dało. Okej. Okay. Dzięki wielkie, Gosia, raz jeszcze. Trzymaj się, trochę przedłużyłyśmy, ale mam nadzieję, że z korzyścią dla naszych słuchaczy i wszystkich. Dziękuję bardzo, dziękuję i szukajmy inspiracji wszędzie. Ona jest wszędzie i we wszystkich. Zgadzam się. Pozdrawiam, trzymaj się. Pozdrawiam.